Cześć, witajcie, z tej strony Barto z kanału Serwis Elektroniki. Dzisiaj rozpoczynamy unboxing przesyłek. Pierwszą przesyłką, jaką mamy, jest przesyłka z firmy z bardzo daleka, z którą podjęliśmy współpracę, a mianowicie w tym pudełku znajduje się kamera termowizyjna. Paczka szła bardzo daleko, z bardzo daleka. Etykietkę mogę wyciągnąć z tej tutaj puchewki. Z tego co wiem, również z tej firmy, z której ta paczuszka przyszła, też będą oglądać ten film, tak więc serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Małe, zapakowane, bardzo dobre, szczelnie zabezpieczone przed niepowołanym otwarciem. Możemy tutaj ten taśmę otworzyć, przeciąć, proszę. A, to sobie otwórzmy z tej strony, tylko najpierw sobie wytnijmy taśmę, żeby nam już nie kolidowało. O! Plastik do utylizacji. Ok, no to w takim razie otwórzmy przesyłkę. Jak już mogliście zobaczyć na kanale, pojawiło się parę filmów reklamujących kamerę termowizyjną, w sumie kilka kamer termowizyjnych z tej firmy. Możecie je zobaczyć w shortach, jak również pod kategorii filmikowej. Tutaj jak widzimy, bardzo dobrze zabezpieczone opakowanie. Mamy nasz zestaw Infilei P2 Pro. Taką to kamerkę otrzymaliśmy. Tu już w tym pudełku nic więcej nie ma. Szklanka, jak wiadomo, wypełnia bardzo dobrze. Paczka zabezpieczona. Nic się podczas dalekiej przesyłki sprzętowi nie stało. Zróbmy kartonik. Moi drodzy, jest tutaj kamerka P2 Pro z obiektywem makro, współpracująca z telefonem Android z firmy Infilei. Tak więc co? Otwórzmy, zobaczmy co kryje to opakowanie, jak ten sprzęt się prezentuje. Bardzo ładne pudełko. Infilei, woreczek na kamerkę, na obiektyw. Tu w pudełku znajduje się kamerka oraz obiektyw makro, a obok pudełeczku przewód USB do podłączenia do telefonu USB-C. Tak jak tutaj rozmawiałem z przedstawicielem firmy, dopytywał się, jaką kamerkę z jakim złączem ma mi podesłać. Podesłał mi kamerkę ze złączem USB-C. Jest to bardzo malutka kamerka. Jak widzicie, mieści się w dłoni. Posiada złącze USB
Jest dostępna również wersja ze złączem dla telefonów i sprzętu Apple'a Lightningiem oraz dodatkowo posiada obiektyw tutaj makro z magnesikiem, który możemy do tej kamerki założyć. Tak więc w tej przesyłce otrzymaliśmy kamerkę Infiray P2 Pro z obiektywkiem tutaj makro. Więcej, moi drodzy, testów wykonamy w osobnym filmiku, ponieważ to jest unboxing przesyłek. Tak więc więcej rzeczy przedstawię Wam w kolejnym filmie, gdzie sobie tą kamerkę uruchomimy, zainstalujemy oprogramowanie i zobaczymy, jak działa ta kamerka z telefonem Samsunga na Androidzie. Tak więc w pierwszej przesyłce otrzymaliśmy kamerę termowizyjną Infiray P2 Pro. Tutaj odłożę. No to czas otworzyć kolejną przesyłkę. Mamy kolejną paczkę. Coś małego, ruchocze. Z tego co tutaj widzę, mikrofon Stonsila. No to otwórzmy paczkę, tak żeby nie uszkodzić tego sprzętu. Tutaj jest jakoś dziwnie. Paczka mocno, solidnie zapakowana. Tutaj mieliśmy w paczuszce mikrofon MDU-22 w oryginalnym opakowaniu, z tego co rozmawiałem, nieużywany, ze stojaczkiem. W sumie zgadza się, w ogóle nie nosi śladów używania. Coś jeszcze w pudełku znajdziemy? Tak, mamy tutaj. Kartę. Informacyjną i kartę gwarancyjną na temat tego mikrofonu. Mikrofon magnetoelektryczny cewkowy MDU-22. Zakres pracy od 70 Hz do 10 kHz, impedancja 750 ohmów, charakterystyka kierunkowa kardio idealna, masa około 100 g, schemat połączeń, format prosty, bezpośredni do mikrofonu, z opcją włącznika, który tutaj się znajduje na obudowie, czyli włączenie, wyłączenie na przykład zapisów w magnetofonie reporterskim oraz zintegrowanie tego z pojedynczą też wtyczką. My tu mamy wersję z dwoma wtyczkami, czyli jest to wersja WZ, czyli to jest ta wersja z łącznikiem do sterowania magnetofonu z zaczepem długość kabla 1,5 metra, czyli MDU-22WZ. To się powinno gdzieś tutaj nawet na pudełku gdzieś zgadzać. Niestety jest tutaj słabo to widoczne. Data grudzień 79. Tam nic więcej na pudełku nie znajdziemy. Tak więc, moi drodzy, w tej przesyłce drugiej
mieliśmy jeszcze na kabelek, mieliśmy mikrofon Tonsila MDU-22 z przewodem, oryginalny, nieużywany, ze znakiem jakości 1. Później sobie przetestujemy ten mikrofon na magnetofonie reporterskim, który posiadam w kolekcji, i zobaczymy, jak ten mikrofon będzie działał, czy możliwość włączenia magnetofonu, czy tam zapisu za pośrednictwem mikrofonu będzie działać prawidłowo. Zweryfikujemy to. Tak więc taki oto gadżet wpadł mi tutaj w ręce w oryginalnym opakowaniu. Unitra Tonsil, mikrofon MDU-22. Witam w kolejnym ujęciu. Tym razem bierzemy trzecią przesyłkę. Mamy taką malutką przesyłkę z Allegro. Co się w środku znajduje? Nie mam żadnego pojęcia, powiem. Otwórzmy sobie. Mogą to być jakieś części elektroniczne, albo jakiś kolejny gadżet dla naszej tutaj kolekcji polskich odbiorników. Zobaczymy, co tym razem tutaj mamy w pudełku. Okej, okay, otwarta. To tu przyszły. A, przyszły części. Zgadza się. Przyszły kondensatory Nichicon. Do naprawy odbiorników. Nawet nie tylko odbiorników, jak również wzmacniacze audio, które posiadam w kolekcji. Niebawem na kanale pojawią się filmy z tymi sprzętami. Tak więc w tej przesyłce mieliśmy kondensatory Nichicon. Otwierać nie muszę, pokazywać nie muszę. Każdy z Was raczej wie, jak wygląda kondensator. Czyli paczuszka numer 3 już w tej chwili. Mieliśmy kondensatorki Nichicon. Mamy opcję otwarcia przesyłki kolejnej. Jest to coś dużego. Przypuszczam, co tutaj może być. Etykietę usunąłem. Przypuszczam, że tu jest magnetofon, dosyć porządnie zabezpieczony. Czuję się, miał otwierać jakąś przesyłkę na święta, tak dobrze dopakowana. Z tego, co pamiętam, to tutaj jest magnetofon z Lubartowa MK250 zapewne, ponieważ trafiłem na Allegro, albo Allegro, na Allegro, tak, zgadza się, sprzęt, chyba to będzie to, chociaż nie, aj nie, moi drodzy, to będzie coś innego. Tutaj mamy, zobaczcie, teraz się zdziwię, myślałem, że to jest magnetofon. Odbiornik z Eltry Magda. Brakuje gniazdeczka. Zachowany naprawdę w ładnym stanie. Tutaj ktoś już przerobił sobie
na zasilanie z jakiegoś zasilacza, bo mamy jakieś tam bananka założonego. Brakuje płyteczki niestety do konektorków do baterii, ale to nie problem, takie płyteczki mam z innych odbiorników, więc będziemy w stanie uzupełnić ten brak, to nie jest problem. Wiecie co, aż usunę tutaj to pudełko, bo po prostu się teraz zdziwiłem, że to jest naprawdę odbiornik, znaczy że nie jest tu odbiornik, a jest tutaj magnetofon. Powiem wam, naprawdę super. Gałki widać, że są krzywe. Przypuszczam, że jest to źle powkładane. Tutaj ktoś widać, że już tam na siłę było chyba kiedyś robione. Wkładane, więc są te plastiki powyrabiane niestety. Albo ktoś już coś kombinował, jest przestawiony ten, on tak powinien być, a kropeczka jest z góry, czyli gałka jest obrócona dziwne. Trzeba to będzie dokładnie sprawdzić, słuchajcie. Strojenie widzę działa. Wskazówka się ładnie na skali, słuchajcie, przesuwa. Szkoda, że nie ma tutaj gniazdka. Przypuszczam, to było co? Gniazdka słuchawek. Będę musiał zweryfikować to i się to gniazdko uzupełni. Mam tych gniazdek troszkę, więc ze spokojem znajdziemy. Radio naprawdę zachowane super, rączka jest cała, nie jest pęknięta, nie jest uszkodzona. Tak więc, moi drodzy, w tej paczuszce myślałem, że będzie magnetofon, ale było niestety radijko Magda zakładów Unitra Eltra. Tak więc, moi drodzy, w tej paczuszce było radijko. Zostało nam kolejna paczka, tak więc to radio sobie stawmy na bok. Tym razem, moi drodzy, mamy przesyłkę równie z daleka, o której już wspominałem na jednym z shortów. W tej przesyłce znajduje się NWT200. Tak już wtedy mówiłem po rozmowach z kolegami na czacie, telefonicznie. Postanowiłem sprawić sobie jeden egzemplarz. I tu możemy go tutaj ładnie w tej chwili otworzyć. I nie miałem czasu na rozpakowanie jeszcze. Niestety okres przyświąteczny, dużo prac. Więc nadrabiam zaległości. Paczuszka bardzo dobrze zapakowana. Tutaj mamy przewód USB, USB-A, USB-B do podłączenia urządzenia do komputera. A tutaj znajduje się całe urządzenie. Bardzo dobrze zapakowane. Zestaw konektorków pomiarowych, dzięki którym będziemy mieli możliwość podłączenia się pod złączki BNC
na złącza RSMA. A tutaj znajduje się bezpośrednio nasze urządzenie. Bardzo ładnie wykonane. Z jednej strony mamy złącze USB, z drugiej mamy wejście, wyjście, 50-ohmowe, od 50 kHz do 200 MHz. Wykonanie bardzo ładne. Mamy podaną częstotliwość zegara dokładną, czyli jest to przydatne przy kalibracji programu. Możemy dokładnie wprowadzić sobie te dane zegara, które tutaj producent podał, dzięki czemu będziemy mieli dokładniejsze wskazania w programie na wykresach. Tak więc w tej paczuszce, moi drodzy, mieliśmy MWT200 wraz z zestawem kabelków, przejściówek, dzięki którym możemy się podłączyć pod inne złączki, oraz zostawiliśmy jeszcze kabelek USB do podłączenia do komputera bądź laptopa. Tak więc to by było w tej przesyłce. W następnej paczce mamy coś, co już widzę dużego. Zabierzmy to na bok. Oczywiście będzie osobny film o NWT, gdzie będziemy sprawdzać jego działanie, tak więc serdecznie zapraszam. Ok, tu mamy inny. Zacznijmy od takiej mniejszej paczuszki, mam ją tutaj koło nogi. To jest jedna rzecz, którą zamówiłem. To będę chciał coś zbudować w firmie i potrzebuję egzemplarz testowy przed finalnym zakupieniem sprzętu. Tu mamy oczywiście fakturę. Tu nie faktura, wydanie z magazynu. Jest to zasilacz, transformator Teltonika PF3 PX EU3. Więc jak już widzicie, sama nazwa również co nieco zdradza. Co się tutaj w paczuszce znajduje. Ok, jest to taki mały zasilacz. Bąbelki odrzućmy na bok. Zasilacz sieciowy. 12V, 1,5A, 18W z taką wtyczką, jak widzicie, czteropolową, tu się wpina do sprzętu, a to dlatego, że potrzebny mi jest do zasilania routera z tej firmy, bo sprzęt pierwotnie będzie montowany w autobusach. A żeby skonfigurować urządzenie na biurku, uruchomić, przetestować, potrzebuję zasilacz, który mi to umożliwi. Dzięki temu będę mógł taki sprzęt podłączyć normalnie do prądu na biurku, do listwy oraz uruchomić router. Moi drodzy, została nam na tą chwilę ostatnia przesyłka do otwarcia, dosyć duża. Jest to taka paczucha. Słuchajcie, w środku coś gruchocze, coś się przesuwa. Ja już tutaj wiem, co w tej paczce się znajduje. Jest bardzo dobrze zabezpieczona. Jak widzicie, kolejna część układanki, jaką jest kolejny sprzęt.
sprzęt z firmy Teltonika. Przedtem wzięliście zasilacz, tu mamy sprzęcik. Tutaj znajduje się router RUT 200. Jest to router, nazwijmy to, do zadań specjalnych. Mamy karteczkę informacyjną, dane techniczne, technologie 2G, 3G, 4G, Wi-Fi. W zestawie znajdują się trzy anteny. Dwie anteny, z tego co pamiętam, są do sieci GSM, a jedna antena jest do sieci Wi-Fi. Router ten działa w systemie 2G. O, też widzę, że dostaliśmy też zasilacz, czyli mam dwa zasilacze. Będę mógł z kolegą z działu konfigurować dwa routery od razu. A tutaj znajduje się nasz router. Jest to bardzo małe urządzenie, jak widzicie. Trzy wejścia antenowe, przycisk reset. Tutaj się znajduje, możemy zresetować router. Tak to się prezentuje od przodu. Z drugiej strony mamy opcję podpięcia zasilacza, wyjście na sieć LAN, wejście WANowskie, poziom sygnału GSM, no i tutaj mamy miejsce na kartę SIM. Z tego co pamiętam, wystarczyło tylko tu wcisnąć i można wysunąć kieszonkę na kartę SIM. Proszę, tacka na kartę SIM. Bardzo prosty router z zintegrowanym modemem GSM, gdzie odchodzą już problemy z szukaniem modemów, kombinowaniem, instalacją. Często modemy nie chcą się prawidłowo zainstalować, zainicjować, są problemy z tym. Tak więc tutaj mamy gotowy router ze zintegrowanym już modemem GSM. Niestety nie ma tu wersji 5G, nie jest mi potrzebna, wystarczy mi 4G. Skonfigurować, uruchomić i mamy gotowy, jak to się mówi, sprzęt jako router do autobusu. Tak jak moi drodzy, w tej przesyłce mieliśmy router, o którym Wam powiem więcej, jak będę konfigurował ten sprzęt. Zrobię osobny filmik, materiał wideo o tym sprzęcie, więc osoby, które będą zaciekawione, będą miały możliwość, powiedzmy, poznania ogólnie, jak to się konfiguruje, jak to się ustawia. A moim zadaniem będzie zbudowanie i zaprojektowanie całego systemu hotspotów do autobusów. Dlatego zdecydowałem się na wybór sprzętu Teltonika, ponieważ korzystam z tej firmy już dosyć długo. Mamy z tej firmy lokalizatory GPS, przepraszam, i bardzo dobrze się one sprawują, nie ma z nimi problemów. Ostatnio również przechodziliśmy na nowszą wersję lokalizatorów posiadających modemy już LTE, żeby nie zgubić zasięgu to, co operatorzy w Polsce będą wyłączać sieć 3G. Również nasz tutaj firma nie zawiodła, lokalizatory działają bardzo ładnie. Tak więc wybór padł na firmę Teltonika, tanie rozwiązanie, mamy wszystko co potrzebujemy, do tego tylko trzeba to oprogramować, skonfigurować serwer na Linuxie, jeszcze muszę wybrać który, czy to będzie Ubuntu, czy to będzie jakaś inna dystrybucja, do której te routerki będą się logować i będą autoryzować użytkowników potencjalnych naszych tutaj pasażerów w autobusach do korzystania z sieci. I takim to sposobem będziemy mieli wymieniony system hotspotów w autobusach. Tak więc jeżeli ktoś z Was będzie jeździł, miał okazję przejechać się autobusem PKS Poznań i będzie chciał skorzystać zapewne z sieci Wi-Fi i się połączy, to miejcie tu na uwadze, że tą sieć konfigurował Bartas. Tak więc moi drodzy, w tej przesyłeczce mieliśmy
spruter Teltonika. Więc niebawem pojawi się obszerniejszy materiał. Ok, moi drodzy. W takim razie dziękuję za ten obejrzenie tego ujęcia. I niebawem wracamy w kolejnym ujęciu przy rozpakowywaniu kolejnej przesyłki. Cześć, witajcie w kolejnym ujęciu unboxingu na naszym kanale. Tym razem mamy kolejną paczuchę przygotowaną już do rozpakowania. Tym razem na pewno w tej paczce znajduje się już wspomniany w jednym unboxingu przesyłeczki magnetofon, bo to jest takie podłużne, dobrze zapakowane, więc przypuszczam się, że tutaj jest właśnie nasz magnetofon. Jak już wspominałem poprzednio, jest to magnetofon MK250. Kupiony okazyjnie na OLX-ie, a tylko dlatego, że z jednym z shortów, które pokazywałem na kanale, jeden z magnetofonów ma bardzo mocno zniszczoną obudowę, a tutaj dosłownie za grosze, nie wiem, 15 zł chyba, czy 20, już nie pamiętam, udało mi się zakupić magnetofon w bardzo dobrym stanie. Oczywiście dolega mu klasyka, czyli zębatki, jak to zostało na te magnetofony po latach. Ok, mam już wydobyte częściowo pudełko z naszego worka stresowego. Plan jest taki, że chciałem wykorzystać obudowę tego magnetofonu, w sumie obudowę przednią, tylnią oraz część drzwiczek od kasety, ponieważ w tamtym egzemplarzu możecie sobie zobaczyć na shorta, zaraz wam powiem, moi drodzy, to jest short, na którym wam pokazywałem ten magnetofonik Lubartowa. To jest filmik numer MK250, filmik 207, jeżeli dobrze pamiętam. Już go właśnie kliknąłem. Tak. Jest to filmik numer 207. Możecie sobie kliknąć w kategorię shorty, poszukać numerka 207 i tam znajduje się wspomniany magnetofon. Ktoś nakleił na nim naklejkę na części szybki od kasety oraz części dolnej magnetofonu jest bardzo mocno podrapana. Tak więc postanowiłem zdobyć jako dawcę, bo tak naprawdę no, mam tych magnetofonów w różnych kolorach kilka, ale nie chciałem ich demontować po to, żeby uruchomić jeden, jak mogę zdobyć dawcę, którego wykorzystamy. A jak słyszycie, coś w nim gruchocze, więc na pewno jest, jak widzicie, o wiele lepszym stanie ta obudowa. Trzeba ją tylko wyczyścić, bo jest zabrudzona. Tutaj jest tak troszeczkę mocno przetarte przy nazwie przewijanie, ale klapka jest nieopoklejana. Dolna część obudowy jest powiedzmy przyzwoita. Pytanie, co lata w tym magnetofonie. Proszę bardzo, domyślam się, co to może być za problem. Problemem są potencjometry. O, od głośności działa, a barwa, jak widzicie, jest uszkodzona, czyli prawdopodobnie ten plastik grochoczy. Ale wiecie co, otwórzmy sobie ten magnetofon, co nam szkodzi, w końcu jest to unboxing,
Przy okazji sprawdzimy, w jakim stanie jest zębatka w tym magnetofonie. Domyślam się, że jest popękana albo co najgorsze, ma zgubione zęby. Dwie śrubeczki mamy otwarte. Tu widać, że plomba była złamana już, czyli ktoś otwierał tą część. Czyli możemy zobaczyć, czy było coś. A, proszę, moi drodzy. Zębatka pęknięta. Czyli, jak już mówiłem, na pewno zębatki są popękane. I oczywiście trafiłem w dziesiątkę. Zębatka do wymiany. Ok, drugie śrubki były, z tego co pamiętam, tutaj u góry. W tym magnetofonie są dwie. My teraz patrzę, że wierzchnia część obudowy w sumie jest dobra. Należy wymienić klapkę od kasety oraz tą część z kątem obudowy po prostu. I będziemy mieli sprzęt zachowany w dobrym stanie. Także się dwie śrubki niech nam tutaj wylecą. Otwarty. Oczywiście, tak jak mówiłem, zębatka w połowie. Klasyka po prostu w tych magnetofonach. Druga zębatka również już robi się biała. Mimo że ma jeszcze wszystkie, słuchajcie, zęby. Ale niestety na pewno przy pierwszym odpaleniu skończy się tym, że momentalnie połamiemy wszystkie zębatki. A ta po prostu jest... Może ją całkiem wyciągniemy, żeby nie latała. No, ona się całkiem sypie, się cała krusza. Zobaczcie. Ona jest tak krucha, że momentalnie wystarczy tylko delikatnie chwycić, ona się rozsypuje w drobny mak. Niestety materiał, z którego były te zębatki wykonane, nie przetrwał. Już widzę też jedną rzecz, której tutaj nie ma, albo mówiąc inaczej, brakuje. Nie ma części od... sprawdzenia, czy kaseta pozwala na nagrywanie. Ale, jak już wspomniałem, to nie jest dla nas ważną tutaj rzeczą. Dla nas ważne jest to, aby pozyskać parę części z tego magnetofonu, a dokładniej części obudowy. Teraz tylko pozakładam części przycisków na mechanizmie. O, już mamy ładnie to założone. Co tu jeszcze? Tak jak wspominałem, brakuje plastiku. Jeden jest, drugiego niestety, jak widzimy, nie ma. Przypuszczam, że gdzieś może latać. Proszę. Też niepotrzebnie ktoś tutaj skrzywił końcówkę tego potencjometru. Ale też potencjometr jest mocno wyślizgany, ten też jest skrzywiony.
sobie na początku. Co my tutaj mamy? Oczywiście dla chcących poznać budowę magnetofonu MK250, część mechanizmu, słynna krusząca się zębatka, sprzęgiełka i dowijanie, przezmacniacz na układzie UL1354. Tutaj znajduje się wzmacniacz mocy UL1497. Tutaj znajduje się po tej stronie koło transformatorka przy diodach prostowniczych układ stabilizatora obrotów UL1901, standardowy tutaj, który był stosowany w Polsce. Silniczek, transformator, dwa potencjometry, mikrofon, wyjście na słuchawki, wyjścia liniowe oraz z tej strony złącze zasilania. Tak tutaj się prezentuje cały mechanizm tego magnetofonu. Tak więc, moi drodzy, ja składam tą nasze elektronicznego tutaj dawcę. Załóżmy tak. Pytanie, czy wskoczyło. Tak, potencjometry wskoczyły na swoje miejsce, czyli oba się kręcą. Skręćmy nasz magnetofon. Tak jak wspomniałem, tego magnetofonu ja nie będę naprawiał. On ma posłużyć jako dawca, tylko i wyłącznie jako dawca części, a dokładniej obudowy. Chodzi o klapkę do kasety oraz spodnią część, tą czarną, bo tam ktoś z przodu coś ponaklejał, pomalował. To jest, no, bardzo brzydko to wygląda, tego nie idzie czyścić. Próbowałem to zmyć jakimś rozpuszczalnikiem, zmywaczem, niestety to nie chcę nawet drgnąć, więc nie będziemy tego po prostu tam nic kombinować. Prościej, szybciej. Jest możliwość, to wymienimy ten plastik. A magnetofon pójdzie na części, może się coś nam przyda. Zamykamy klapkę. Tutaj widzę, że jest trochę wyszlifowane, wypiłowane, ktoś coś kombinował. Ok. Tak się prezentuje ten magnetofon. Stan dostateczny, nazwijmy to. Kupiony z myślą pozyskania części. Tutaj mamy jeszcze skruszone zębatki, to właśnie wiecie, do utylizacji pójdzie. Tak więc, moi drodzy, w tej przesyłce mieliśmy wspomniany już magnetofon MK250 dawcę, zaznaczam, dawcę, nie sprzęt do naprawy. Będzie nam z niego potrzebna obudowa, będziemy ją musieli wykorzystać do skompletowania tamtego drugiego magnetofonu, gdzie jest ona zniszczona. Tak więc, moi drodzy, dziękuję za obejrzenie tego ujęcia. Widzimy się w kolejnym ujęciu z otwarcia kolejnej przesyłki. Cześć, witajcie w kolejnym ujęciu. Tym razem mam tutaj małą paczkę. Co tutaj było kupione? Nie pamiętam. Jest to paczka z Allegro, bo widzę mój nick z Allegro. Tak więc bierzemy się za otwarcie przesyłki, ale pierwsze co jest, to usuńmy etykietę, tak jak przy wszystkich przesyłkach, usuną zawsze etykietki. Pudełko mocno zabezpieczone. Przyznam się szczerze, nie pamiętam, co tutaj było kupione. Pewno jakaś pierdołka albo jakiś radioodbiornik, o którym znowu Bartek zapomniał.
reszta dobrze zabezpieczona. Już wiem, co to jest. Jest to zbiornik z Eltry. Tak, zgadza się. Znowu Eltra zawitała na nasz kanał. Ale jest to Eltra Liza R204. W stanie obudowy agonalne. Antenka. Na szczęście cała i oryginalna. Jak wygląda komora baterii? O, moi drodzy, nawet baterie są w środku. Pytanie, czy to działa? Raczej nie. Tak więc baterie są. Niby nowe, ale ciekawe, że to nie chce działać. Chodzimy za te baterie później. Ja się nie dziwię, że to nie chce działać, jak są wszystkie styki skorodowane. Tak więc nie ma co, że to nie ma kontaktu, słuchajcie. Czyli w tym radyjku na pewno bateria wylała. To jest pewne na bank. Wielokrotnie wylały baterie. Jest to rzadko spotykany egzemplarz Lizy, a mianowicie jest to srebrna taka wersja grafitowa z niebieskimi nadrukami, ale tak jak mówiłem, to też jest jakiś tam dawca, to było kupione za jakieś tam grosze. Zobaczymy, co z tym radijkiem zrobimy, czy doprowadzimy go do stanu używalności, czy uda się nam tutaj tą całą szybkę obudowę zreanimować. Bolączka jest cała, gniazdko jest całe, przód wygląda, że jest też tutaj cały, ale tu widać, że jest ruchome wszystko. Trzeba by wymienić ten nadruk albo wkleić coś nowego. Tą blaszkę już sterzę tutaj mocno. Folia po prostu schodzi. Co jeszcze, moi drodzy? Ruchomy jest głośnik. Widać, że urwane chyba są zaczepy albo wypad z zaczepów. Trudno powiedzieć. Potencjometr jest cały. Gniazdko baterii całe. Śrubeczki są, ale już też musiało być grzebane, ponieważ plastelina jako plomba została zerwana z tego. No, ogólnie oceniam to radyjko na 3, a tak już wspominałem, też jest to jako dawca. Nie będziemy tutaj płakać, że będziemy musieli to odpalać, uruchamiać. Jeżeli ktoś by był chętny, chętnie sprzedam. Mam tych radyjek też trochę, mogę się pozbyć, ewentualnie jakieś części z tych radyjek chętnie udostępnię. Nie ma problemu, jeżeli o to chodzi. Zawsze mi się jakiś grosz przyda, a wy za tanie pieniądze możecie zdobyć część do naprawy podobnego odbiornika, aby go skompletować. Ok, moi drodzy, w tym części mieliśmy radyjko Liza. Coś jeszcze tutaj mam? Tak, mam jeszcze jedną dużą paczkę, którą możemy teraz tutaj otworzyć. Kolejne paczki prawdopodobnie będę otwierał w dniu jutrzejszym, z tego względu, że są duże i mam je na korytarzu na zewnątrz. Tak więc, moi drodzy, bierzemy się za otwarcie kolejnej przesyłki. Jest to trochę ciężkie. Dobrze, solidnie zapakowana. Przesyłka nie jest Allegro, ale widzę, że to jest odtwarzacz Elmarsh. Pierwsze co jest, to usuniemy etykietę.
mimo że adresu domowego mojego tutaj nie ma, telefonów na tych etykietach, ale po prostu ja lubię usuwać te etykiety, żeby dane nie wyciekały, nie wychodziły na zewnątrz. Mamy na sprzęt obdarty z folii. Ten zakup akurat pamiętam. Jeden użytkownik wystawił na OLX-ie magnetofon. A że ja już posiadam jeden taki egzemplarz, w którym no, jest uszkodzone dwie rzeczy przy mechanizmie i nie chciałem, po prostu nie miałem czasu, żeby brać i się bawić w naprawę tego mechanizmu. Musiałbym zdobyć inny podobny egzemplarz magnetofonu RM121, rozmontowywać mechanizm, przekładać, po prostu no za dużo by to mi czasu zajęło. Jeszcze byście mówili, że zamiast naprawiać to likwiduję i niszczę inny sprzęt. Tak więc przy okazji trafiłem przypadkiem tak naprawdę na egzemplarz wzorcowy dosłownie. Mamy przewód zasilający, super. Odtwarzacza kasetowego z Elmaszu. O. Super sprawa, bardzo ładny stan zachowania. O. Magnetofon, jak widzimy, jest kompletny. Ma to jakiś numer. Tutaj ma zeszła farbka. Trzeba będzie ją przemalować, po prostu uzupełnić ten plastik. Z tego względu, że wykorzystana została obudowa od kasprzaka, a elektronika wewnątrz jest całkowicie inna. Więc tutaj widzimy, że naprawdę mechanizm magnetofonu jest super wykonany. Jest rolka, czyli mamy roleczkę sprawną, czyli tutaj nie muszę się martwić o jakieś problemy z odczytem. Super. Rączka cała, niepołamana. Drodzy, z ciekawości otworzymy ten magnetofon. Zaprezentuję wam, co jest w środku. Położę go na podstawce z tego względu, że nie chcę go podrapać, nie chcę go zniszczyć, bo szkoda. Naprawdę zachowany jest w bardzo fajnym, dobrym stanie technicznym. Jedna śrubeczka wykręcona. Te magnetofony posiadają całkowicie inaczej tutaj rozwiązaną elektronikę. Na jednej stronie nagrywana jest, powiedzmy, czy tam rejestrowana rozmowa czy ścieżka audio, a na drugiej stronie jest możliwość rejestrowania danych, powiedzmy, informacyjnych o czasie, godzinie, dacie na przykład. Ewentualnie też jest to w ramach rozwiązanych tej samej strony, ale na jednym kanale, na przykład prawym jest audio, na lewym informacja o ścieżce, godzinie i dacie. Tak się prezentuje, moi drodzy, wnętrze tego magnetofonu. Jak widzicie, już jest bardzo mocna tutaj różnica w tym sprzęcie. W komorze baterii, jak widzicie, mamy jakiś układ zasilacza. Pod to są tu podłączone, widzę, głowice. Tu mamy mostek bardzo obszerny z diod prostowniczych. Magnetofon ma tutaj część cyfrową. Spróbujmy wyciągnąć tą płytkę.
skręcić do dwóch stron, żeby wam pokazać przód tego magnetofonu. Nie wiem, czy na polskim YouTubie śrubeczka wyleciała, czy ktoś już pokazywał, jak się prezentuje taki magnetofon. Nie mam pojęcia, nie zwracam uwagi. Będę chciał urwać przewodu, tak więc delikatnie go tutaj w drodze odstawię. Tak się prezentuje front. Głośniczek Tonsilla GD10 na 1,5 na 9, 8-ohmowy, 1,5-watowy. Jak już wspomniałem, magnetofon ma bardzo rozbudowaną część cyfrową, z tego co tutaj widzicie. A chodzi o to, tak już wspominałem, że na jednym kanale zapisywana jest ścieżka audio, na innym kanale zapisywana jest ścieżka z sygnałem TTL, nazwijmy to, gdzie mamy informację o dacie i godzinie, która przedstawia się tutaj na tym oto wyświetlaczu. Przyciskami możemy sobie zmienić, co chcemy w danym momencie wyświetlić. Jeden przycisk to jest kanał pierwszy, gdzie mamy datę, drugi czas i wtedy też się zapala odpowiednia kontrolka, który kanał jest włączony. Możemy te dane sobie tutaj na wyświetlaczu po prostu ładnie wyświetlić. Po odwróceniu kasety możemy mieć po prostu drugi zapis informacji i ponownie na jednym kanale jest rozmowa czy tam ścieżka audio, na drugim kanale jest nagrana po prostu informacja o dacie, godzinie. Na tym magnetofonie odbywa się tylko i wyłącznie odczyt, tak więc tutaj nie mamy sekcji zapisu, jeżeli chodzi o audio. Jest to tylko magnetofon służący do odczytywania informacji. Do rejestracji takich danych odbywało się to na informacjach takich kasetowych, tutaj dużych rejestratorach czasowych. Mam dwa takie rejestratory. Dwukasetowego, czterokasetowego, tam można dokładnie godzinę ustawić, datę, jest bardzo skomplikowany. Czterokasetowy rejestrator jestem w trakcie akurat tam kompletowania płytek, ponieważ nie ma pełnej elektroniki, ktoś powyciągał tą elektronikę i szukam płytek. Dwukasetowy częściowo działa, ale brakuje mi sterowania jeszcze, ale też wam to kiedyś przedstawię jako ciekawostkę na kanale. Tak jak wspomniałem, te magnetofony są tylko i wyłącznie jako odtwarzacze do takich właśnie rejestratorów, gdzie za to tam odbywało się tylko i wyłącznie nagrywanie. Skończyło się nagrywać jedną kasetę, włączała się kaseta kolejna. Tak więc można było zachować ciągłość po prostu informacji, ciągłość nagrywania na danych kasetach. Tak więc tak tutaj wam pokazywałem, jak widzicie, sekcja w tym magnetofonie jest bardzo mocno tutaj rozbudowana. Mamy układy CD4096, co tu jeszcze, 74520 chyba, CD4047, znowu CD4047, CD4049, CD4001, też 4001, MCY czy MC74019, 74520, a tutaj CD4047. Chyba gdzieś jeszcze są jakieś układy, ale więcej tu ich nie widzę, gdzieś są pochowane. Oczywiście też tutaj też są na płytce przy wyświetlaczach też układy cyfrowe. O. Nie chcę tego tak za bardzo, ale wyrwałem już to. To pokażę, bo na pewno nigdzie więcej tego nie zobaczycie. Tak wygląda tutaj płytka z wyświetlaczem.
Na kabelkach, tu jest tutaj cały ten układ wyświetlaczy połączony. Tutaj mamy układy, może to się uda usunąć ten klej. I teraz Wam powiem, co tutaj się znajdują za układy. Papier był przyklejony na klej butaprem. Tutaj mamy układ semi UCY7. Nie znam tego układu. Chyba, że jest naprawdę tutaj tak poklejona ten nadruk, że niestety trudno mi to odczytać. UCY7801 albo UCY78010, o, coś takiego. A zobaczmy, co kryje się pod tym drugim układem. Również widzę, że jest to układ semi. Moi drodzy, powiem Wam, że jest to również taki sam układ. UCY78010. Niestety nie pamiętam, co to są za układy. Musiałem dokładnie sprawdzić w katalogu. Niestety nie pamiętam tej numeracji. Ale jak widzicie, tak się prezentowała tutaj płytka frontowa z wyświetlaczem. Ok, moi drodzy, złożę sobie tutaj już ten cały sprzęt, żeby nie uszkodzić. No, cieszę się, że cała część właśnie tutaj mechanizmu z rolką jest cała. Bo w tamtym drugim egzemplarzu, który posiadam, właśnie tamta część z rolką jest po prostu zepsuta. Musiałbym tę część tam wymienić. Mamy prąd złożony, sprzęt możemy przymknąć, zbliczki. Śrubeczka ląduje na swoim miejscu, skręcamy obudowę. Tutaj jeszcze widzę, są też jakieś dwa układy, prawdopodobnie coś związane z wyświetlaczem, tak przypuszczam. A na płytce powinien znajdować się również gdzieś jeszcze układ wzmacniacza audio. Przypuszczam, że gdzieś to będzie tutaj, ale nie wiem, nie demontowałem tej płytki jeszcze, więc trudno mi to powiedzieć, zgaduję. Możecie sobie zobaczyć, jak producent zabezpieczył, że tylnia klapka od baterii jest przyklejona i plastik jest lutownicą po prostu sklejony, aby ta część się tutaj nie otwierała i ktoś nie miał do niej dostępu. Podobna sytuacja tutaj z tą klapką, z gniazdkiem, gdzie było gniazdko sygnałowe. Ok, możemy to sobie tutaj teraz złożyć. Śrubeczki na swoje miejsce. Bardzo fajny, niski numer seryjny. Cieszę się z tego względu. 00064. Czyli wnioskuję, że jest to magnetofon 64 w kolejce, czyli bardzo niski numer. A wykonane, z tego co widzę, w 96 roku. Ciekawe.
Umieszczę dwie śrubki tutaj u góry. Tak się, moi drodzy, prezentuje ten sprzęt. Zachowany naprawdę w bardzo ładnym stanie, tak jak wspominałem. Przód niezniszczony. Tutaj jedynie zeszła już farba, prawdopodobnie od korzystania i przełączania, tak jak już mówiłem, trybu czas, data na wyświetlaczu. Super, nie jest zniszczony, nie jest podrapany. Stan oceniam na bardzo dobry, rozsądnie, może tak można by to powiedzieć. Więc super, po prostu super. Czyli w kolejnej przesyłce mieliśmy magnetofon LMH RK1682. Jest to odtwarzacz rozmów z rejestratorów nagrywaczy, które umożliwiały również zapis informacji o czasie i dacie rozmowy, czy tam połączenie. Moi drodzy, dziękuję za to obejrzenie tego fragmentu. Widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnym rozpakowywaniu już za paręnaście chwil. Witajcie w kolejnym ujęciu naszego odcinku. Weźmiemy się teraz za kolejną przesyłkę. Jest to taka malutka paczka. Paczka przyszła z sklepu AVT. Przypuszczam, co tam będzie w środku, bo planuję zrobić parę testów jednych układów. W związku z czym zamówiłem prosty kit do złożenia wzmacniacza znanego na układzie TDA 2030, tam czytam TDA 2040, TDA 2050. Są to takie same wzmacniacze, różnią się tylko mocą 14, 22 lub 35 W. Oczywiście w zależności od wersji różni się to elementami w zestawie. My będziemy chcieli zrobić test na kanale dla układów TDA 2050, czyli tych najmocniejszych. Ten zestaw, który tutaj zakupiłem, jest to zestaw TDA 2030 o mocy 14 W, a co za tym idzie, będziemy musieli zmienić dwa bądź trzy rezystory i oczywiście dać kondensatorki na wyższe napięcie. Tak więc mamy dwa takie zestawy. Dla porównania złożymy sobie wzmacniacz na oryginalnym układzie, które były produkowane chociażby przez firmę ST bądź Philipsa, kiedy jeszcze oryginały były ogólnie dostępne w sprzedaży. A dzisiaj, jak wiecie, można spotkać niestety podróbki tych układów, które do tej mocy im bardzo daleko. Tak więc spróbujemy sobie złożyć dwa takie wzmacniacze i porównamy, jak one będą się po prostu zachowywały na oscyloskopie, na testach obciążeniowych, więc będziecie mogli porównać, czy jest sens kupowania odrobionych układów. Tu oczywiście mamy fakturkę, zgadza się, do resztek. I w tej przesyłeczce mieliśmy dwa kity wzmacniaczy mocy małej częstotliwości ze sklepu AVT. AVT 1597, wersja wzmacniacza numer 1, czyli o mocy tej 14 W. My to będziemy przerabiać na tą wersję 35 W, czyli dokonamy troszkę zmian, ale to wszystko będzie oczywiście na filmie, na kanale. Odłożę te zestawy na bok. Pudełko oczywiście do utylizacji. Czas na kolejną przesyłkę.
mamy prostą przesyłkę w kopercie. Nie chcę odwracać, bo tam się znajduje mój adres. Jest tu coś, co zamówiłem bodajże chyba z OLX-a, a dokładnie dokumentację do paru odbiorników, oczywiście polskich odbiorników. Udało mi się poznać miłą osobę, która zajmowała się serwisem polskich odbiorników, jak również pracowała w jednej z fabryk, gdzie produkowali Kondora, między innymi. Tak więc, moi drodzy, mam dwie bardzo fajne instrukcje, które mi się udało zdobyć, jak widzicie, do odbiornika Laura 2 oraz odbiornika Izabela. Czemu to mi jest potrzebne? Raz, że po prostu nie posiadam tych instrukcji w swoich kolekcji. A dwa, posiadam oba te odbiorniki i z tego, co pewno już wiecie, bo możecie zobaczyć shorty i filmy na kanale, będziemy się tymi odbiornikami zajmować, przestrajać, regenerować i przywracać do pełności działania. Bardzo ładnie mamy schematy montażowe, super. Regulacja odbiornika, strojenie głowicy UKF, strojenie przy pomocy wobulatora, generatora. Super. I przy Laurze powinno być podobnie jak przy Izabeli, też komplet. Schematów, opisów. Temat prowadzenia linki od skali w odbiorniku, schematy płytek, schemat obwodów wejściowych, oczywiście schemat całej głowicy, jest to głowica GT2, oczywiście strojenie głowicy. Instrukcja, widzę, że jest zachowana w bardzo ładnym stanie, niezniszczona. Posiada również jeszcze wkładki. Oczywiście schemat montażowy. Schemat elektryczny całego odbiornika Laura 2. Super. Oczywiście udostępnię wam te schematy całkowicie za darmo, będą one dostępne pod filmami danych odbiorników, tak już kiedyś wam powtarzałem na filmach, że będę wam publikował takie dokumentacje w PDF-ach do pobrania, będą dostępne całkowicie za darmo, nic z tego nie chcę, będą dostępne również na mojej stronie internetowej, na forum, dostępne po zalogowaniu się użytkowników, więc ja się mogę sobie te PDF-y dowolnie pobierać całkowicie za darmo. Czyli w kolejnej przesyłce mieliśmy dwa schematy. Czas otworzyć kolejną przesyłkę. Mam tutaj również przesyłkę. To przyszło pocztą polską, listem poleconą. Oczywiście jest tam mój adres, nie odwrócę tego ze względu na to, żebyście nie widzieli mojego adresu. Możemy otworzyć delikatnie tą paczkę. Z tego co pamiętam, jest to również dokumentacja odbiornika radiowego. Kupiona tylko dlatego, że wersja, którą posiadałem we własnej kolekcji, była bardzo zniszczona i niestety nie była kompletna. Brakowało kartek, luźnych kartek A3 ze schematami. Tak więc nie mogłem rozpocząć prac nad naprawą jednego z odbiorników, który
mieliście już okazję widzieć na moim kanale. Ale bardzo mocno siedzi ta dokumentacja. Jest bardzo dobrze zapakowana. Super, to przynajmniej się ceni. Jeszcze podwójnie gazetą owinięta, żeby się nie zniszczyło. O. Tutaj schowajmy na bok i otwórzmy naszą przesyłkę delikatnie, żeby nie zniszczyć starego schematu. Oczywiście szkoda. Mamy dokumentację również odbiornika z L3. Jest to odbiornik Luisa Mod 771. Tak jak już wspomniałem, posiadam tę dokumentację. Mam ją również zeskanowaną, ale oczywiście brakowało mi tych wkładek, które tutaj się znajdują. Czyli jest to kompletny schemat montażowy połączeń wewnątrz odbiornika. Oczywiście schemat ideowy. Schemat montażowy na płytkach, płytka PZPN2, płytka GTPP2, czyli układ przełączników, oraz płytka z głowicą. Tych wkładek akurat w moim przypadku, w mojej instrukcji brakowało, dlatego tą instrukcję zakupiłem. Oczywiście, jak już wspominałem, również ją Wam udostępnię całkowicie za darmo, abyście mogli z niej śmiało korzystać przy naprawach. Co mamy wewnątrz? Sposób prowadzenia linki. Układ całego korpusu napędu tego odbiornika. Regulacja parametrów. Strojenie wzmacniacza pośredniej częstotliwości. Przy pomocy generatora, regulatora. Mamy opcję jak przez strojenia głowicy UKF, dane katalogowe układów UL1211, UL1481, czyli układ wzmacniacza mocy, układ przetworniczki UL1550L oraz spis wszystkich części, które się znajdują w tym odbiorniku. To było tej przesyłce, co otwieraliśmy. Dokumentację odłożę na bok. Mamy kolejną paczkę. Mała paczka przyszła do paczkomatu. Też z Allegro akurat. Prawdopodobnie jakieś części elektroniczne. Możemy paczkę otworzyć. Rezystorki, kondensatory, paczka małych kondensatorów, znowu rezystorki. Rezystorki oraz paragon. I to jest wszystko. Czyli mamy kondensatorki 2200x16. Tutaj mamy kondensatorki 220 mikro na 50 V. Oraz 1000 mikro na 25 V. Tutaj mamy zestaw kondensatorów ceramicznych na napięcie 50 V. Jest to dosyć duży zestaw z tego tutaj co widzę. Troszkę kondensatorów w pikofaradach.
troszkę w nanofaradach, więc jest tutaj troszkę, a potrzebowałem z tego względu, że stroję odbiornik i akurat nie miałem troszkę takich niskich pojemności. A tutaj mamy rezystorki, bo akurat coś przygotowuję do Was, aby Wam pokazać. I potrzebowałem od ręki zdobyć trochę rezystorów. Nie chciało mi się jechać na warsztat, tak więc szybciej mi wyszło zamówienie po prostu rezystorów, aby móc na płytkach stykowych zbudować prosty układ. Oczywiście na układach CEMI zaznaczam. I będziemy mogli przetestować wyświetlacze diodowe, które już pewno może kojarzycie, Wam kiedyś pokazywałem z firmy Polan. Tu mam takie wyświetlacze w pudełku. Dla przypomnienia Wam zademonstruję. Jest tu 6 wyświetlaczy, mam 2 takie kartony. A są to wyświetlacze na takich diodach. Z tyłu elektronika, układ UCY7447. Układ na 2 tranzystorach, 2 diodach, trochę rezystorów, aby cyfra wyświetlana była pełna, na przykład 6 bądź 9, a nie, jak to się potocznie mówi na tych układach, że brakowało jednej sekcji na wyświetlaczu. Niestety tak zaprojektowali ten układ i był trochę ubogi. Tak więc będziemy projektować układ licznika, aby na tych wyświetlaczach wyświetlić 15, jeżeli dobrze pamiętam, 15 albo 16 różnych znaków, które ma możliwość wyświetlenia układ UCY7447. I potrzebowałem trochę rezystorów, żeby móc zbudować odpowiedni licznik na płytce stykowej i go sobie po prostu uruchomimy. Tak więc te części odłóżmy na bok, potem je schowam do kubek z częściami. Teraz weźmy się za kolejną przesyłkę. Tutaj mam przesyłeczkę. Nie pamiętam, co to było, ale z tego, co wiem, jakieś akcesoria typowo serwisowe do warsztatu. Paczka przyszła przed świętami, można powiedzieć, że sprawiłem sobie taki prezent świąteczny, nazwijmy to, za 92 zł. A co tu przyszło? Przyszedł zestaw nowych szczotek do czyszczenia płytek PCB antystatyczne. Posiadałem już kilka takich szczoteczek, a w związku z tym, że często czyściłem płytki z różnych brudów, to niestety szczoteczki się wycierały. Tak więc postanowiłem zakupić cały zestaw różnego rodzaju, dużych, małych, takich ala pędzelkowatych szczotek antystatycznych. Jeżeli ktoś potrzebuje do elektroniki, to naprawdę polecam takie szczoteczki, bardzo fajnie się te szczotki używa do czyszczenia starych odbiorników, chociażby z wewnątrz skórzu, brudu, więc naprawdę te szczotki się przydają, więc śmiało mogę Wam je po prostu polecić, więc jeżeli ktoś będzie potrzebował, na Allegro spokojnie dostanie takie szczoteczki. A jeżeli nie, to powiem szczerze, dostępne są również na AliExpressie czy innych serwisach aukcyjnych, ale jak wiadomo, wtedy będzie trzeba poczekać. Oraz w związku, że używam lutownic z wymiennymi grotami, postanowiłem sobie zamówić na test taki mały organizer. To wygląda mniej więcej tak. Chodzi o to, że non-stop zawieruszają mi się groty do lutownic. To też mam taką lutownicę z takim grotem. A jest to grot T12 z takiej serii. O, i grot jest wyciągany. Jest to akurat grot T12 D24 z taką skośną
końcóweczką. Tak to mniej więcej wygląda. Bardzo fajne groty do lutownic. Używam tych grotów różnego typu. Z ostrą końcówką. Bardzo fajnie się to wymienia. Posiadam kilka tych lutownic. Mam tu jedną w domu. Mam też dwie takie lutownice w warsztacie. Oraz w firmie, gdzie pracuję, też taką lutownicę posiadam. Do naprawy różnych elektroniki, takiej na szybko, nazwijmy to. A tutaj testowo sobie kupiłem taki organizer, bo mam w planie wykonanie własnoręcznie organizera, wyjdzie mi to taniej, ale postanowiłem zakupić testowo, jak to się będzie prezentowało. Jest to niby z niepalnego plastiku i on posiada różnej głębokości, jak to się mówi, otwory, które są tutaj wytrasowane. A dzięki temu będziemy w stanie taki grot po wyciągnięciu ładnie zorganizować. Oraz taki grot, który mamy wyciągnięty z lutownicy, mamy je oczywiście, są ostygnięte, końcówka wiadomo nie jest gorąca, nie roztopi nam, możemy śmiało w takim podstawce sobie te groty umieszczać. Ta podstawka jest zbudowana jako jednolita część, ale posiada otwory o różnej głębokości oraz, co ważne, o różnej średnicy. Te cztery są dedykowane pod groty T12, tak jak ten właśnie, a reszta otworów dedykowana jest do grotów o średnicy co najmniej 30 mm oraz 60 mm długości, ale otwór średnica ma 5,5 mm, czyli ten grot już tutaj nam nie chce wejść, jest za gruby, nazwijmy to. Tak więc taka oto fajna przystawka, która się przyda każdemu elektrykowi, elektronikowi w warsztacie. Właśnie to jakiś model W118, jest to jakiś OSS Team. Nie znam firmy, Made in China. Mówię, kupione typowo na potrzeby przetestowania, sprawdzenia, czy to się sprawdzi. Mam nadzieję, że w końcu przestanę gubić groty do lutownic, bo powiem szczerze, coraz częściej muszę kupować groty i najbardziej w momencie, które są potrzebne, grotów danej wielkości nie mam, a groty znajdują się w najmniej oczekiwanym i niepotrzebnym czasie. Kolejną przesyłkę mamy tutaj. To przyszło też do paczkomatu. Typowo elektronika. Też ta paczuszka przyszła do mnie przed świętami. Przypuszczam, co to jest. Tak, zgadza się. Jest to paczka ze sprzętem od naszego widza z kanału, który się ze mną skontaktował, czy dałbym radę spróbować naprawić stary dyktafon Sanyo. Jest to model TRC2500. Bardzo widać, fajna konstrukcja. Cały jest w obudowie takiej metalowej, aluminiowej, powiedzmy. Mamy tutaj
odtwarzanie, nagrywanie. Tutaj jest pauza, stop, otwarcie, przewijanie do przodu, do tyłu. Mamy opcję wykonywania indeksów nagrań, licznik taśmy. Tutaj mamy z tej strony mikrofon, regulacja głośności, a tutaj jest przycisk pauzy. Tutaj mamy gniazdko REM. Przypuszczam, że jest to gniazdko do zdalnego sterowania, czyli remote. Wejście mikrofonu. Ear. Przypuszczam, że tu pod to można podłączyć słuchawki. Z tyłu mamy klapkę na baterię, a z drugiej strony mamy wyłącznik Alarm Silent oraz gniazdko zasilania 3V. No i tutaj co widzę jeszcze jest regulacja szybkości przesuwu taśmy. Plus minus można regulować plus minus 3 jednostki. Coś tam, przepraszam bardzo. Minus 2 do plus 3. Dokładnie. O. Tak trochę nierówne, ale jest. Widać, że ten dyktafon przeszedł już swoje. Szybka jest odklejona. Trzeba by ją też tutaj ładnie naprawić i podkleić. Tak więc niedługo, moi drodzy, na kanale będziecie mogli zobaczyć serwis tego oto dyktafonu. Będziemy mogli zobaczyć, czy uda się go naprawić. Z informacji, jakie otrzymałem od naszego widza, Lead Steve, jest jakiś problem, tak mi tutaj opisał, z zasilaniem tego dyktafonu. I co ważne, ktoś już w nim podobno grzebał, tak więc postaramy się go uruchomić, aby nasz widz na naszym kanale był zadowolony. Moi drodzy, mam kolejną przesyłkę do otwarcia. Tutaj mamy... Nie, to nie jest otwarte, przepraszam. Paczka znajduje się tu. Jest to duża paka. Trochę waży, jak sami możecie usłyszeć. Coś tam w środku gruchocze. A to bierzemy się za otwarcie tej przesyłki. Też przypuszczam, co tutaj się w tym kartoniku znajduje. Jest to również jedna rzecz, którą kupiłem sobie do warsztatu, aby uporządkować drobne wkrętaki, których używam do napraw sprzętu, nazwijmy to, specjalistycznego. Ale też kupiłem parę ciekawych rzeczy. Wypełniacz do folii. Mamy tutaj kilka pudełek. Najpierw pozwólcie, że wyciągnę wszystko na zewnątrz, a potem zobaczymy, co to jest. Pudełko na bok. Ok. Zacznijmy może od prostej rzeczy, mianowicie czyścik do grotów. Tego raczej nie muszę wam przedstawiać. Zapewne znacie coś takiego. Serwisanci z tego często korzystają. Jest to jakaś prosta taka konstrukcja. Czyścik drutowy. Dzięki temu można grot od drutownicy przeczyścić i zadbać, aby był zawsze czysty od różnego rodzaju zabrudzeń. Jest to już kolejny czyścik, który kupiłem, bo bardzo dużo tego się u mnie zużywa niestety przy różnego rodzaju naprawach.
I mamy tutaj trzy pudełeczka, które były w tym kartoniku. Jedno jest takie białe, nieopisane. A, już wiem co to jest. Bardzo fajny organizer do cyny. Nie wiem, czy z tego korzystacie, czy nie. Ale w związku z tym, że posiadam na warsztacie, jak również w domu, różnego rodzaju cynę, i często te wałki z cyną się u mnie tutaj, nazwijmy to, walają po biurku. Tu po lewej stronie mam jedną cynę. Jest to cyna grubości 0,56 mm. Tutaj mam grubszy wałek, jest cyna 0,7. Tutaj mam cynę 2,5 mm, jeszcze nawet nie otwarta. Tutaj ostatnio dostałem też cynę akurat w prezencie z firmy ProLine, 1 mm. Tak więc jak widzicie, bardzo fajne urządzenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie taką cynę, w sumie cynę, wałek z cyną sobie narzucić na tutaj wałeczek. Możemy wziąć, podnieść część tutaj, cynę możemy sobie przeprowadzić przez to i możemy bardzo ładnie cynę pobierać i lutować elektronikę i pobierając takiego wałka. Bardzo fajne rozwiązanie, pozwoli to na zachowanie, nazwijmy to, porządku i organizacji w warsztacie, na biurku u serwisanta. Tak więc z miłą chęcią polecam Wam coś takiego, zakup. Mogę powiedzieć, że każda cyna się do tego tutaj wałka zmieści. Tu mamy kolejną. Możemy ją założyć na osobnym. Taka to jest stojaczek na dwie. Taki dwustopniowy. O, mamy cynę na dwóch. Dalej nie chcę do końca wyjść. O, weszło na dwóch takich pięterkach, nazwijmy to. Bardzo fajne ten podajnik. Jeżeli ktoś ma jeszcze więcej cyny, to jest w stanie dwie cyny obok siebie umieścić na takim wałeczku. Proszę. I mamy bardzo fajne organizer do cyny. Dzięki temu możemy zachować ład i porządek na stanowisku serwisanta. Ok, ja to sobie wezmę i na razie schowam na bok. Przypuszczam, że w drugim pudełku jest również drugi stojaczek, bo zamawiałem dwa. Otwórzmy sobie drugie pudełko. Przypuszczam, że jest również, tak, dokładnie, również, jak widzicie, drugi stojaczek. Kupiłem dwa z tego względu, że jeden będzie używany w domu, na biurku tutaj, a drugi powędruje do mojego warsztatu. Co niektórzy byli już w moim warsztacie i mieli okazję zobaczyć, jak to wygląda. Dla osób, które nie miały jeszcze takiej możliwości, to obiecuję, że będą pojawiać się filmy z mojego warsztatu. Ok, mamy tu jeszcze jedno takie pudełeczko. Firma Relife RL
001G. Z tego co pamiętam, jest tutaj organizer na biurko do złożenia, oczywiście, bo po złożeniu oczywiście jest dosyć duży. Kupiłem to na próbę, nie wiem jak to się sprawdzi. Jest to taki, tak to mniej więcej wygląda. Są tutaj wszystkie części, rurki, część blatu, gdzie można wkrętaczki założyć, szufladki, ścianki boczne, prawa, lewa. Oczywiście widzę, że co do jakości to kontroli prawie chyba nie było. Jest może ślady, niestety są takie obdrapane, niestety nic za to nie poradzimy. To mieliśmy w tej paczuszce. Oczywiście na osobnym filmie, typowo warsztatowym, złożymy sobie ten organizer na biurko, nazwijmy to, ale to już jako ciekawostka i osobna ciekawostka typowo z warsztatu będzie dedykowana dla osób, które coś robią, naprawiają, bawią się i chcą coś zorganizować, więc będzie filmik typowo i test tego stojaczka. Tak więc moi drodzy, dziękuję za uwagę. Za chwilę będzie kolejna paczka. Tak więc ja uprzątam tutaj biurko i przygotowuję miejsce na kolejną paczkę. Nie wiem z czym. Wyjdzie to na filmie. Tak więc wracamy w kolejnym ujęciu.